z nami! Bolsikami! Chodźcie z nami! Bolsikami! Już po raz 15 nad Bałtykiem spotkali się miłośnicy lodowatych kąpieli. Międzynarodowy zlot morsów wzmocniły także ekipy z województwa kujawsko-pomorskiego. Obok Grudziądza, Torunia i Włocławka pojawili się również borowiacy ze Śliwic. 40-osobowa grupa przyjechała w miniony weekend specjalnie do Mielna, aby uczestniczyć w rekordzie polegającym na jak największej liczbie osób kąpiących się w morzu o tej porze roku. Cała impreza, która ma już swoją tradycję, rozpoczęła się w centrum Mielna. Tematyka tegorocznego spotkania była związana z bajkowymi postaciami, dlatego też wielu morsów przebrało się za znanych bohaterów kreskówek. W minioną niedzielę wszyscy przeszli ulicami miasta barwnym korowodem, by punktualnie o 12 wykąpać się w Bałtyku. Woda tego dnia przy zewnętrznej temperaturze powietrza minus 2 stopni Celsjusza miała zaledwie 2 stopnie na plusie. Po odpowiedniej rozgrzewce i dawce muzyki uczestnicy zlotu weszli do wody. W polskiej stolicy morsów znów padł kolejny rekord, bo tym razem w Bałtyku zgromadziło się 3212 osób. Każdy chciał zaprezentować nie tylko swój strój, odwagę i kondycję, ale również region, z którego pochodzi. Dlatego też nie zabrakło wizytówki gminy Śliwice. Mieszkańcy Borów Tucholskich już od kilku lat pasjonują się zimowymi kąpielami. Grupa morsów zaczęła się ode mnie i od kolegi. Było nas dwójkę, jeździliśmy, przez rok się kąpaliśmy. Ta grupa zaczęła się rozrastać, obecnie liczy około 40 członków. Ekstremalnymi kąpielami zaczynają interesować się coraz młodsi ludzie. Wielu przekonało się także o leczniczym działaniu zimnej wody dla organizmu. Ogólnie pasję do pasji morsowania zaraził mnie wujek, który morsuje już od prawie 16 lat. Ja jestem, można powiedzieć, świeżym morcem, bo zacząłem dopiero od Wigilii, na przekór całej mojej rodzinie. No, na kręgosłup, na przykład na krążenie i nie chorujemy tak często. Szczerze mówiąc, już w zeszłym roku mnie namawiali, ale byłem oporny. Mówię, w tym roku spróbuję i regularnie, 2 razy w tygodniu, od października. Ja akurat jestem gościem dzisiaj w tych morsach, ale no, podoba mi się postawa kolegów, że się odważyli dzisiaj wejść do wody. No super, naprawdę podziwiam chłopaków i dziewczyny. Nie? Poznałem znajomych w Śliwicach i byliśmy raz i tak się stało, że po prostu... Spodobało się. Wpłynęło mi w krew, ponad rok morsuję i jest super. Zlot morsów w Mielnie to największa tego typu impreza w Europie. Najstarszy jej uczestnik miał 83 lata, a najmłodszy niedawno skończył roczek. Ta kilkudniowa impreza to nie tylko zabawa, ale również cykl spotkań edukacyjnych o zdrowiu, gry, konkursy i rywalizacje w turnieju mrozoodpornych. Tym razem w Mielnie pojawili się przedstawiciele 55 klubów z kraju i zagranicy. Przypomnijmy, że właśnie w tym nadmorskim miasteczku 2 lata temu padł rekord Guinnessa w ilości kąpiących się morsów.